Chcę Wam powiedzieć dzisiaj kilka rzeczy. Uważam, że się do czegoś Wam przydadzą. Pierwsza rzecz, przyjaciele, bardzo ważna, to jest taka, że główną siłą Królestwa Bożego jest prawda. Prawda jest czymś, co jest główną siłą napędową wszystkiego. To z prawdy dopiero wychodzi miłość, z prawdy wychodzi moc, z prawdy. Rozumiecie? Niektórzy mówią, Bóg jest miłością. Ja mówię, kupce, grecko-polski słownik. Zobacz, to nie do końca tak jest. On też jest miłością. To też jest. Tylko to jest... jakby ci to najlepiej powiedzieć. Miłość bez prawdy jest zwiedzeniem. Wiecie, mamy kościół w Holandii też. I tam sobie właśnie lecimy w poniedziałek. Nie, tam do tego kościoła. No i tam idziemy sobie na Amsterdamie kiedyś z moim przyjacielem. I z bramy wyszło dwóch takich panów z brodą i z dzieckiem. Nie wiedziałem, który jest mama, który tata. Trudno mi było powiedzieć. No bo jedno było mama, drugie było tata. Ja nie wątpię, że oni się kochają. Oni się trzymali za rękę, jeden z nich pchał wódek i było pięknie. Ja w ogóle wiecie, że w związkach homoseksualnych jest większa wierność niż w heteroseksualnych. To już w ogóle socjolodzy to robili. Że geje są sobie bardziej wierni. Takie myki są. I to będziemy to musimy uznać. No bo takie są fakty, nie? Pytanie. Czy to jest prawda? Wiecie, ja jestem terapeutą przy tym wszystkim, co jeszcze robię i na przykład dużo, dzisiaj troszkę mniej, ale wcześniej bardzo dużo robiliśmy profilaktyk do spraw zachowań ryzykownych w szkołach. I wiecie, ja młodzieży pytałem, co, jakie macie zdanie na temat homoseksualizmu? O, tak, każdy ma swoje zdanie. Ja mówię, wiecie, i tam było dużo ludzi, którzy mają bardzo pozytywne zdanie na temat homoseksualizmu. Ja mówię, przyjaciele, mówię do was, którzy macie pozytywne zdanie na temat homoseksualizmu. Przecież twoje zdanie przeczy twojemu istnieniu. Ty masz pozytywne zdanie. No ale gdybyś nie miał mamusi, to byś się kurczę nie urodził. I byś nie mógł tego swojego zasmarkanego zdania mi teraz powiedzieć. Bo by cię kurczę, co? Nie było! By cię nie było! Więc zobaczcie, to jest ciekawa rzecz, że wiesz, czy oni się kochają, ci geje? No tak, tego nie można zaprzeczyć. I są sobie wierni, dzieci adoptują, jest wszystko okej. Okay. Rozumiesz, ty brody razem czeszą na przykład. Takie mają swoje rzeczy na przykład. Długie takie mieli brody. A czy to jest prawda? To nie jest prawda. Nie może ze sobą żyć dwóch facetów. Nie mogą ze sobą żyć dwie kobiety. To jest nieprawda. A więc wiecie, miłość wszelkiego rodzaju, tak? Ona wyrasta z prawdy dopiero. To prawda jest podstawą. I teraz Jezus się przedstawia. Jak się przedstawia Jezus, czyli ten najbardziej dotykalny obraz Boga dla nas. Bo ja jestem droga, prawda i życie. I on to ujmuje, bo to my tak czytamy, to jest ujęte jakby w jednej formule. Że on mówi tak, ja jestem drogą, na której ty doświadczysz prawdy, wskutek czego zamanifestuje się w tobie życie. To on to mówi. To jest to, że jestem droga, prawda i życie. Czyli jak ty wejdziesz na, jak ty wejdziesz we mnie, mnie zaprosisz do siebie i ty zaczniesz podążać sobie za tym, co ja mówię, to w twoim życiu zamanifestuje się życie. Prawdziwe życie, nie wegetacja. Bo niektórzy chrześcijanie uważają, że wegetacja to życie. Tak? Ale wegetacja to nie jest życie. Wegetują tu zwierzęta. Tak? One mają proste instynkty. Nażreć się, wysikać, zrobić kupkę, prokreacja jakaś w międzyczasie, żeby je dobrze pogłaskać. Tak? To nie jest życie żadne. Więc prawda. I teraz, przyjaciele, Ewangelia, może ja zobaczymy, która będzie wygodnie, ósmy rozdział, wcześniej. Ewangelia Jana, ósmy rozdział, niech będzie, 31-32. Mówił Jezus jest do Żydów, którzy uwierzyli w Niego.
Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wiecie, my bardzo dużo ludzi uwalniamy od demonów. Wypędzamy demony z ludzi. Ale jak wam powiedziałem na początku, większość ludzi z powrotem po jakimś czasie i tak jest zdemonizowana. Pewne demony nie wracają, pewne wracają. Nie ma na to czasu, żeby teraz to opisywać. Ale istnieje sposób, który jest sposobem górującym, a inaczej powiem, spinającym w całość przestrzeń wolności człowieka. To jest prawda. Wy poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Na ile? Na zawsze. Na zawsze. Na zawsze. Ja w swoim życiu byłem uwalniany od różnych poziomów. Sam się uwalniałem, wychodziły mi oczami, w ogóle nosem. Natomiast, jeżeli ja miałbym powiedzieć coś na temat mojej wolności, to powiem tak, że ja przyjąwszy prawdę, doznałem swobody wiecznej. Rozumiecie, to jest bardzo ważne. Cały system religijny tkwi w różnych formach kłamstwa. Ludzi się oszukuje. Jest taki na przykład człowiek, nazywa się Jim Richards. Ten facet miał duży kościół. Ale ten kościół był takim klasycznym, plastikowym kościołem. Tak zwany kościół przyjazny ludziom. Ale wszyscy się dobrze czuli. W kościele się nie mogą wszyscy dobrze czuć. Jak tylko w kościele się wszyscy dobrze czują, zaczyna być problem. Rozumiecie? To tak samo jak grupa uwielbienia. Więc jak grupa uwielbienia zaczyna za dobrze grać, to musi pokutować. Mamy takiego na przykład człowieka, wybitny muzyk, u nas jest taki jeden człowiek w takiej grupie uwielbienia. I on przyszedł do nas grać i on wspaniale grał. Duch Święty natychmiast go przyprowadził do opamiętania. Pokazał mu, jaka jest różnica między graniem a uwielbieniem, zasadnicza. I on pokutował ze swoich umiejętności. Pierwszy raz, gdy przyszedł do mnie, mówi: Artur, pokutowałem z bycia muzykiem. Stałem się uwielbieniowcem, kiedy wstałem z kolan. Poszedłem na kolana jako muzyk, w stanie jako uwielbieniowiec. Kościoły bazują na tym, żeby jakoś ludzi utrzymać. Jim Richards bazował na tym, żeby jakoś ludzi utrzymać. A więc kiedy pojawiały się różne trudne rzeczy, to stosował pod kryptonimem łaski różne formy prawa. I tak robi większość kościołów. To się nazywa kłamstwo. Zresztą łaska to jest łaska. To jest niezasłużone. Niezasłużona Boża przychylność dla człowieka. Niezasłużona. Więc jeżeli gdzieś wchodzi jakaś kwestia zasłużenia na cokolwiek, tak? To nie jest to łaska. Jest to prawda. Ona łaska jest niezasłużona. Ty robisz źle, tak? A Bóg tego nie widzi. Mówią, wow, dlaczego? Bo Jezus umarł za twoje grzechy. Poprzednie, teraźniejsze i przyszłe. Taki numer. Taki numer wywalony jest. Ale zobaczcie, ile jest złożone prawa w nas. Jeśli będziesz taki, to Pan będzie taki. To w ogóle, to są tak, tego. Ale pomijając to, z czego się będzie? Z różnych form kłamstwa. Kłamstwa różne są. I kłamstwa zniewalają. I ludzie są zniewoleni. I są zniewoleni. Na przykład przychodzą do mnie i mówią, bo mi powiedzieli, że jak będę dawał pieniądze, to będę miał błogosławieństwo. Ja mówię, dajesz pieniądze, daj. Masz błogosławieństwo? Nie mam. Kiszka. Też to przyszli. Jak to się stało, że ty siejesz pieniądze w królestwo, a nie masz szmaru? To w ogóle jakiś jest. Mówię to czegoś zareklamować. Panie, ściemniłeś. Nie, pan nie ściemnił. Nie. Pan nie ściemnił. Ściemnił ktoś, kto włożył, prawda? Różne formy kłamstwa i podał je nam jako prawdę. Czyli wyodrębnił na przykład takie coś. Jeśli będziecie dawać, to będziecie mieli. Wiesz, to jest? To jest ułamek tematu. Prawda, która nie jest całością, jest kłamstwem. Wiecie o tym? Prawda niecałościowa jest kłamstwem automatycznie. Nie ma półprawd, ćwierćprawd i tak dalej.
To jest właśnie to, że cały myk w ogóle. Dlaczego chrześcijaństwo, szczególnie w naszym kraju, mówię o tym, mówię, jest w opłakanym stanie? Ponieważ nie ma prawdy w ich życiu w stopniu całkowitym. Żyją w kłamstwach. My się tak nauczyliśmy ludzie żyć w kłamstwach, że je przyjmujemy, a po prostu. Tak sobie przyjmujemy kłamstwo. Bo to nie jest problem przyjąć kłamstwo. Bardzo jest proste do przyjęcia. Kompromis to jest tak prosta rzecz do przyjęcia, że się w głowie nie mieści. A potem się dziwimy, dlaczego ta rzecz nie działa. Na przykład mamy uwielbienie, ci z was, którzy może to oglądają, może nie wiem, ale ci z was, którzy oglądają, to wiecie. Mamy uwielbienie, które trwa i trwa i trwa. Nie wiem, kiedy się skończy. Nabożeństwo się zaczyna o 10, a nie wiemy, kiedy się skończy. I uwielbienie trwa. Godzinę, półtorej, dwie i pół. Rozumiesz? I lecimy do przodu. Tak? I my, wiesz, nie gramy muzyki takiej, która ma tam ludzi ukoić, ponieważ ja wiem, czym jest uwielbienie. Ja to rozumiem. I uwielbienie musi być takie, żeby diabeł nawalił gacie. To jest filozofia uwielbienia. Rozumiesz? Musi mieć taką jakość. Jakość, taka duchowa jakość musi być. Że to nie jest dla ciebie, że tam po budynkach, to jest muzyka, tam można sobie robić muzykę, jest okej. Okay. Chcesz tam sobie robić muzykę, to jest w porządku. Bóg dał ci talenty, rób sobie te rzeczy. Uwielbienie to jest zupełnie inna sprawa. Ja uczę o tym, czym jest uwielbienie, uczymy ludzi i tak dalej. I teraz przychodzą ludzie i mówią, ale to u was głośno, ja to wyjdź. Czy nie możesz tam przyciszyć? Ostatnio mówię, czy można przyciszyć? Ten z taką torą podgłosił. Lepiej? Humanizm, posłuchajcie teraz, bardzo ważne rzeczy. Humanizm jest z piekła. Tak jak w demokracji. Rozumiecie? Humanizm to piekielny ruch. Wiecie, co to jest humanizm? Humanizm to jest system, w którym człowiek jest w centrum. Człowiek nie jest centrum. Centrum jest Bóg. I nie ma tak zwanych demokratycznych układów wewnętrznych. Jest monarchia. Jedyny system, który pokazuje nam Biblia, to monarchia. Monarchia. A my jesteśmy pogięci kłamstwem, bo u nas się króle elekcji nie wybierało, wiecie, w Polsce. U nas się głosowało, kto będzie królem. To jest ten kraj, tu takie demony są. To się potem przekłada na kościoły. Rozumiecie? To jest przełożone na kościoły. Później to się, bo my żyjemy w tym kraju, dlatego jest nas tak malutko. Tak? Prawdą jest to, że uwielbienie musi mieć określony poziom. Kiedyś raz w Polsce była pewna kobieta, prorokini taka. Pewnie ją znacie niektórzy, nazywa się Cindy Jacobs. Cindy Jacobs była kiedyś w jednym kościele w Polsce i ona nauczyła ten kościół uwielbienia. Ona przekazała im zasady. Ten kościół dzisiaj jest zupełnie w innym miejscu, bo on nie poszedł za tym. Ale kiedy my tam trafiliśmy z moją żoną w tamtym czasie, to te rzeczy jeszcze funkcjonowały. I one automatycznie zaskoczyły w moim duchu. I potem przez lata zaczęliśmy go doprowadzać do takiego stanu, do którego dzisiaj go doprowadziliśmy. Dlatego podczas uwielbienia u nas, tak, są bardzo silne manifestacje. Takie, że można je gdzie indziej oglądać. U nas, ja teraz już ludzi nosiliśmy. Braliśmy ludzi, którzy nosiliśmy ludzi i ci, którzy byli noszeni, bo po prostu padli pod Bożą mocą, rękoma tych ludzi dotykało się innych ludzi, ludzie byli uzdrawiani, wypełniani Duchem Świętym, demony wychodziły. A te osoby nie wiedziały, co mają robić, po prostu więcej porządkowi nosili po prostu i tak to funkcjonowało. Dlaczego? Bo uwielbienie ma określony standard. Nie jest jakaś prawda. Czy nam się to podoba? Ludzie, ja naprawdę mam inne preferencje. Ja lubię, moja żona, ona nigdy nie robiła tego, co robi teraz. Usiadła za perkusją, któregoś dnia i zaczęła po prostu grać. I to była jedna sekunda. Założyła sobie mikrofon i zaczęła prowadzić uwielbienie za perkusją. I ona gra na perkusji przez na przykład 2,5 godziny i jest liderem uwielbienia i prowadzi uwielbienie. Tak? Za perkusji w ogóle i zasuwa. Nie ucząc się w ogóle, potem to się zapisała na lekcję, mówi, pójdę na lekcję, poszła na parę lekcji, facet, ten nauczyciel od perkusji mówi, wie pani co,
Pani posiada styl, którego nigdy nie posiada. Nie mam czego pani nauczyć. Przepraszam. Rozumiesz? Agata gra przez wiarę. W jednej sekundzie zamanifestował się cud Boży. Na przykład, nie? I robi to, ale ona w naturalny sposób w ogóle taka nie jest. To jest w ogóle coś innego. Ten styl, który jest prezentowany, to w ogóle jest styl, który powstał w wyniku inspiracji Ducha Świętego. Nikt z nas, rozumiecie, w ogóle jakby nam to nie odpowiada po ludzku. O, powiem wam tego, nie odpowiada nam. Chcę, żebyście zrozumieli, tak, nam to nie odpowiada. Jestem w ogóle spokojny, ja mam tyle pracy, w ogóle ja sobie później coś, tak? Ale tu nie ma. Bo istnieje 7 stopni uwielbienia i one muszą być hierarchicznie wprowadzone. Jeżeli zostaną wprowadzone, to niebo ustępuje na ziemię. W praktyce! Nie w duszewnym, wiesz, wielki Jezu, to nie to. No to zrozumiecie, ty to możesz diabła do stołu lulać. Chcesz zrobić diabłu konstantnie, zaśpiewaj mu cudowna Boża łaska. Pójdzie spać. Ululać go i swój mózg ululać. Okej? Okay? Ale jesteś w stanie zrobić zupełnie coś innego i to coś zacznie burzyć demoniczne warownie. I ludzie raptem patrzą, a im się klocki w głowie układają. Potem powiedz do mnie, ty, mi się klocki układasz w głowie, ja no i przede tutaj miałem jakieś pytania, ale nie mam żadnych, w ogóle nic nie potrzebuję od ciebie. Cześć! Halleluja! Już nic nie potrzebuję ode mnie. Chwała. Prawda! Prawda jest bolesna. Prawda jest niewygodna. Prawda jest problematyczna. Prawda uderza w każde zaburzenie mojego i twojego życia. Prawda jest w ogóle jakaś bezemocjonalna. Ona jest jakaś trudna. Prawda jest trudna. Ale z niej wszystko wyrasta. To łaska z niej się bierze. W ogóle jak można było? Co to jest, że Jezus został ukrzyżowany? Co to jest za ojciec, który w ogóle taki plan daje? Czujecie? Jest Ojciec, Syn i Święty Duch, jeszcze nie ma nic, tylko są oni, ok? I Ojciec mówi, mam pomysł. Stworzę różne rzeczy, między innymi ziemię. Duch Święty mówi, już idę działać. I obaj patrzą na Jezusa. A Jezus mówi, wiem, dobrze. Pójdę na krzyż. Wiem, że zawalę. Wiem, że w ogóle pogrzebią wszystko. Wiem, że się wypną na nas. Dobrze, tato, umrę za nich. Dobrze. Co to w ogóle jest za koncepcja, ludzie? Czy to jest jakieś brutalne? Rozumiecie? To jest sadystyczne. Jeśli jesteś ojcem, matką, to ty wiesz, o czym ja mówię. A on mówi potem, ja jestem prawda. Prawda jestem! Ja jestem prawda! Jaka to ta prawda jest? Czy to jest mały Jezusik przytulony do wielkiego cycka Marii? To jest to? To nie to! To nie jest imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To nie jest parę jakichś piosenek, proszę ciebie, protestanckich przekonań. Rozumiesz? To nie to! To jest w ogóle coś mega brutalnego, coś, co oddziela życie od śmierci w nas. To jest prawda. I teraz te coś musisz wziąć. Nie wiem, ilu z was trzyma dietę, czy nie trzymacie, nie wiem. Ja mam dietę swoją. Ta moja dieta, ta paskudna sprawa trochę. Ja nikogo nie namawiam do tej diety. Jak ludzie do mnie przychodzą i mówią, chciałbym dietę. Ja mówię, no, to ja ci powiem parę rzeczy. Na przykład 2 lata jem płatki owsiane, zalewam je wodą. Tak? No, mówię, daję jeszcze tam. Trochę tego, odżywki kulturystycznej, mówię, takich rzeczy daję, mieszam to wszystko, jem, jak to smakuje. Ja mówię, taki gips z kakao, mówię, taki. Smakuje ci to? Ja mówię, a nie, to nie obchodzi. Jak to się nie obchodzi, to ci smakuje. No nie. Ale to chodzi, no ale smakuje, ale przestań mówić. Mnie to nie obchodzi. Interesuje mnie jakość tego zjawiska.
Tak? Wkładam to tam, wpada to tu. Tak? I to coś wykonuje we mnie taką pracę, że ja się dobrze czuję. No to co to mnie obchodzi, jak to spakuję? Zrozum mnie teraz. Jakie ma znaczenie, jak to smakuje, skoro to działa? A coś innego nie działa. Ale coś innego dobrze smakuje, ale nie działa. No to tak, dokładnie. To dlaczego ja mam się w ogóle brać za tamte rzeczy, które są smakowite? Jak ja się wezmę za coś, to działa. Bo mnie interesuje zupełnie inna sfera. Tak jest prawdą. Dlaczego wybraliśmy to, co wybraliśmy? Bo to działa. Bo to działa. Bo nie ma w moim życiu lęku, a był bardzo duży lęk. Bo nie ma w moim życiu odrzucenia, a było odrzucenie. Rozumiecie? Bo jestem zdrowy, mam 45 lat i mam tyle siły, ile w życiu nie miałem. Mam tyle energii. Bo funkcjonuję w ogóle jak Messerschmitt w tym wszystkim. I to się tylko wzmaga, dlatego wiem, że to działa. Diabeł nie jest dla mnie problemem. To zwykły pętaczek. Nic. Nic. Czuję się kochany. Wstaję rano i czuję się kochany. W ogóle leżę. Leżę sobie, wiesz. Leżę i czuję się kochany. Ale Bóg mnie kocha, mówię. Ale jasna. Rozumiesz? W ogóle nic nie robię i czuję się świetnie. Robię rzeczy i też się czuję świetnie. Te samo ciśnienie, 120 na 80. Rozumiesz, jakaś równość powstała we mnie. Nie mam kompleksów, nie interesuje mnie, co o mnie mówią ludzie. Ludzka opinia nie ma dla mnie znaczenia. Czyjakolwiek. Z drugiej strony jestem w stanie kochać i rezygnować dla drugiego człowieka z różnych rzeczy. I nie sprawia mi to problemu. Lubię być z ludźmi. Lubię. Ja w ogóle nie lubiłem ludzi. A ja lubię z nimi być, siedzieć, rozmawiać. Siedzę z ludźmi po 10 godzin na spotkaniach. Rozumiesz? Jeden odchodzi, drugi przychodzi. To lubię i to pasuje. A więc widzę, że ta prawda działa. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Posłuchajcie, jeszcze pójdziemy w to głębiej, bo my musimy to zrozumieć. W prawdzie nie ma nic atrakcyjnego, w ogóle. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że szukamy czegoś, co jest atrakcyjne. Chrześcijaństwo jest nieciekawe i nieatrakcyjne. Buddyzm jest. Rozumiesz? Ale nie chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest związane z tym, żeby rozwijamy przestrzenie prawdy w naszym życiu. One uderzają w każde nasze zaburzenie. Wiesz, że im bliżej jesteś Boga, tym większy syf wychodzi z twojej duszy. Niektórzy ludzie to rozbrajają, bo mnie ludzie mówią, że ja już jestem, mówi, tu już nic nie ma we mnie do zmiany. Ja mówię, ty, no weź. Ja teraz nagrywam takie nauczania demony burzące. Ja pokazuję ludziom, co się dzieje w ich życiu. Bo ludzie mówią, to nic, to jest żaden problem jest dla mnie. Żaden problem. Nie wiem, czy ktoś z was czytał taką książkę Luisa, Listy Starego Diabła do Młodego. To jest świetna książka, bardzo ją polecam. Tego, co napisał opowieści z nami. Luis, nasz brat w Chrystusie, na pewno. I on opisuje historię tam pewnej takiej pani, takiej szacownej niewiastki chrześcijańskiej, która była bardzo taka stateczna i bardzo porządna w zborze. I ona bardzo dużo mówiła na temat samodyscypliny. I ona dbała o to, żeby nie za dużo jeść. W ogóle była taka... taka pani, że wiesz, aż strach podejść, bo taka świętość widzę. I ona nie miała już nic, ona tylko z Panem chodziła. Słyszała głos Pana, prorokowała i w ogóle. A na przykład zaprosiłeś ją do domu, do siebie. Ona zawsze na porządku odmawiała kilkakrotnie. No wiesz, nie mam czasu, no ale jeśli tak bardzo prosisz, to wpadł. No ona wpadała z tą swoją zacnością, zało, siadała przy stole i chciała herbatę. Tylko wiecie, to było ciekawe, że ona miała takie wymogi odnośnie herbaty. Było tak.
musiało być dokładnie chyba półtorej kostki cukru w tej herbacie. Herbata musiała się moczyć dokładnie tyle i tyle. Musiała to być określona herbata. Rozumiecie? Wszystko musiało być w określony sposób. Wiecie, co to jest? Ten grzech nazywa się obżarstwo. Obżarstwo. Taki grzech. Ale ona była osobą, która była perfekta. To coś było głęboko w niej ukryte. Głęboko ukryte. Ostatnio rozmawiam z taką kobietą. Mówię, no to jak tam, no w porządku? Ja mówię, miałaś problemy z rodzicami, przebaczyłaś. Ona mówi, przebaczyłam, bo też przyszła z różnymi problemami do mnie, nie wiedziała skąd one mają swój początek. Ja mówię, przebaczyłaś tacie? Przebaczyłam, na pewno przebaczyłam. Mówię, ja mówię, czy możesz z nim zamieszkać? No co ty? Mówię, nie wiem. To przebaczyłaś? Dlaczego nie możesz? Mówi, ja sobie tego nie wyobrażam. Wiesz, ja w ogóle nie powiem, że ona w duchu przebaczyła, my jesteśmy trójjedyni. Przebaczenie jest decyzją. Rozumiesz? Przebaczenie jest decyzją. W ogóle przebaczenie jest bardzo proste. Bo można dalej czuć się źle w swojej psychice, ale po prostu przebaczasz i koniec. Nie? Ale ja do niej mówię tak. To nie jest kwestia przebaczenia. To jest kwestia tego, że ty masz tak chore wnętrze, masz takie rany w sobie, że te rany nie dają ci żyć. Ty dzisiaj boisz się mieć męża, bo boisz się, że mąż powieli z dożyć ojca. I dlatego mówię, pieprzysz tam głupoty różne, że modlisz się o męża. Ja mówię, ty! Mówię, ile się młodzisz do tego męża? Już kilka lat. Mówię, jak się można kilka lat o męża? Mówię, no. No jak to jest możliwe? Boisz się mieć męża! Musisz uznać tą rzecz! Nie nazywaj tego inaczej! Wyjmij to do góry! A Pan cię uleczy! Pan cię wyprowadzi! I wtedy przyjdzie mąż z nieba, święty. Bo w innym wypadku ty w życiu go nie weźmiesz. I wiecie, prawda, prawda wyspowadza. Prawda, 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 prawda. Jedynym dowodem na to, że prawidłowo chodzimy z Bogiem, jest sukces w naszym życiu. Amen. To w ogóle jest niemożliwe, żebyś prawidłowo wierzył i nie miał tego, o co wierzysz. Rozumiesz? My nie możemy się oszukiwać. Dlatego prawda. Ja zwariowałem na punkcie prawdy. Ja byłem kłamcą, hochsztaplerem, złodziejem. Rozumiecie? Uważałem, że drugi człowiek jest po to, żeby go ogołocić z każdej strony. Takie miałem zdanie. Pieniądz był moim Bogiem, tak? I sam sobie siedziałem na tronie swojego życia. I teraz ja się nawracam z tego, ale co dalej te zaburzenia tam nie zostają? No dalej jestem pogięty jak trzeba. Idę sobie do zboru, staję się członkiem zboru, chrzczę się wszystko tego, ale dalej to wszystko we mnie siedzi. Jakieś tam rzeczy odeszły, takie wiecie, główne rzeczy. Ludzie jak nie chlają, nie ćpają, to się myśli, że oni są święci. I przychodzą do kościoła, jak przynoszą kolektę, dają dziesięciny, to mówią, że wszystko jest w porządku. No we, przecież w świecie też ludzie, człowieku, nie piją, nie zdradzają swoich żon czy mężów, nie ćpają, przecież to są bardzo porządni ludzie. To muzułmanów jest porządnych, do Mekki chodzą historycznie, człowieku. O wiele bardziej porządni niż chrześcijanie. Ja musiałem zacząć głęboko szukać prawdy. Poznanie prawdy mnie wyswobodziło. Poznanie prawdy. Poznanie prawdy. I teraz tak, skoro Jezus, On mówi, że jest prawdą, tak? Co to znaczy, ja jestem prawdą? To znaczy, że rzeczywistością jest właśnie On. W innym miejscu jest napisane, że Chrystus jest rzeczywistością. Czyli Chrystus jest wszystkim, co jest związane z prawdą. Co to znaczy? To znaczy, że my musimy zgłębić po pierwsze to, kim On jest. Tak? Po drugie, to, co zrobił dla nas. Po trzecie, to, kim my jesteśmy w Nim. Po czwarte, to, co robi dla nas teraz. I po piąte, to, co my możemy robić w Nim. I to znaczy prawda. Jak ja zacząłem się dowiadywać, kim jest Chrystus. Kim jest? Na początku ja myślałem, że to jest Zbawiciel, przyszedł, mnie tam zbawił od grzechów, teraz muszę uważać, bo jeszcze myślałem w ogóle, że można zgrzeszyć śmiertelnie i pójść do nieba. I ja tak długo uważałem i przekonałem o tym w ogóle kawał świata. Rozumiem? Potem jak to Święty mi pokazał, to ciebie, że żyłem w bzdurze, tak?
się też nie chcę o tym teraz mówić, nie mam czasu. Zrozumiałem, że Chrystus uderzył w moje życie w tak potężny sposób, że jestem absolutnie bezpieczny. 100%. W ogóle. To nie ode mnie zależy w ogóle. To jest najlepszy numer. Po drugie, ja musiałem zacząć zgłębiać to, co zrobił dla mnie Jezus. Ja Ewangelię przewertowałem od góry do dołu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja się musiałem dowiedzieć, co On zrobił dla mnie. Jak na przykład się dowiedziałem, że On się rozchorował wszystkimi moimi chorobami, rozumiecie? To się rozwiązał problem chorób w moim życiu. Jak ja się dowiedziałem, że Go okradli, abym ja mógł mieć pieniądze, tak? To ja przestałem mieć problemy finansowe. Rozumiecie? W ogóle. Jak ja się dowiedziałem, że On był zupełnie zaakceptowany przez Ojca, tak? I w tym momencie, skoro ja jestem w Nim, to jestem zupełnie zaakceptowany przez Ojca, to przestałem zasługiwać na cokolwiek. Położyłem się do góry kołami, mówię, Boże, takiego mnie masz, takiego mnie kochasz. I teraz, rozumiecie, ja Wam pokazuję coś na przestrzeni lat. Jak ta prawda mnie wyspowadzała. Ja potem zacząłem badać to, kim ja jestem w Chrystusie. Wiecie, co się stało? Przestałem się bać. Mówię, Boże, to ja mogę robić te same rzeczy, to Ty, ale dumny. Ale mówię, wow. Pamiętam, jak pierwszy raz zostałem na ulicy i powiedziałem, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Człowieku, tam się zrobił taki rwedes. Ja mówię, wystawcie mnie na próbę. Pamiętam, ja powierzyłem, że w ogóle jestem taki jak Chrystus. Mówię, powiedz to mnie teraz. Położę na Ciebie swoje święte ręce. Natychmiast zostaniesz uzdrowiony. My tym zaczęliśmy lustra szczepiać. Ludzie wychodzą na ulicę, rozumiesz, i wierzą w to słowo, że jesteśmy jak On na tym świecie. Tak mówi słowo? Tak. Jesteśmy jak On na tym świecie. Tacy jak On, tacy sami. Tacy sami. Te dżinsy uzdrawiają. Ja miałem taki motyw w życiu, że ubrania rozdawałem swoje. Jeden jak się wbił chłopak w mój sweter. 2 tygodnie w nim chodzi. W międzyczasie został uzdrowiony, ochrzczony w Duchu Świętym i mówi, nie zdejmę go. Ja uwierzyłem, to wszystko były rzeczy uruchomione przez wiarę. Uwierzyłem, że, rozumiecie ludzie, że taki sam, nie tam ciut inny, mniejszy, ciut, bo Jezus taki jak, nie. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, powiedział Bóg. Tak? Kto was przyjmuje, nie przyjmuje. Kto was nie przyjmie, nie przyjmie Jezusa. Co ty gadasz? Wpuść mnie do swojego życia. Zrobię ci robotę jak Kestlero. Ale to jest, chcę, żebyście to zrobili, to jest nasze. To jest ta prawda. Jesteś taki jak Chrystus. Jesteś jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. W ogóle tego nie jest. Dalej zacząłem badać, co robi dla mnie Jezus teraz. Okazało się, że Jezus 24 godziny stawia się za mną w niebie. Jak Arturek, który na rozrabia. Tak? To Jezus staje przed Ojcem, mówi, tato, mój chłopak. A Ojciec zawsze wysłuchuje Syna. Patrz, szok! Jakie poczucie bezpieczeństwa. Pytam się, gdzie miejsce na zasługiwanie? Gdzie miejsce na usiłowanie? Ja się pytam, jakie oskarżenie może przyjść do Ciebie w związku z tym? Tobie w ogóle oskarżenie przychodzą w ogóle. Żadne potępienie, nic. Potem zacząłem badać to, co ja mogę robić w nim teraz i zobaczyłem, znaczy cały czas to widzę, że jest to coś nieskończonego. Czyli jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko. 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 Szok. To jest ta prawda. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Mnie to wyswobodziło. Mnie te rzeczy wyspowodziły. Ja pamiętam, jak kiedyś 6 miesięcy ogłaszałem każdego dnia, notorycznie, wiele razy w ciągu dnia, że jestem sprawiedliwością Bożą. Mówię, Boże, jak ja mam dojść do tego, żeby się nie starać robić czegokolwiek? I tu się ty mówi, ogłasza, że jesteś sprawiedliwością moją, że uczynki Jezusa są Tobie przypisane. Ja ogłaszałem pół roku. Po pół roku zobaczyłem, że jestem absolutnie wolny na jakichkolwiek działań. Nic nie muszę. A co ciekawe, stało się to, że zrobiło się miejsce na chcenie. Zacząłem chcieć, ja wszystko robię, ja tego bardzo chcę, ja pragnę, w ogóle chcę tu być, to nie jest dla mnie problem. Rozumiecie, 2 tygodnie nie jesteśmy rozpakowani z ciągu. Rozpakowani. Sara z nami jeździ w różnych miejscach, proszę Ciebie jest. Córki do szkoły nawet nie pozwoliliśmy, ona jest z nauczaniem domowym.
Tak? Trzecią klasę, która skończyła w nauczaniu, to powiem, Agata jest jej główną nauczycielką. A obydwoje mamy po 8 lat szkoły podstawowej najlepszy numer. Rozumiesz, co to chodzi. W ogóle córkę mamy w homeschoolingu. Tak? Wiecie, ja chcę, żebyście zaskoczyli pewną rzecz. Prawda, prawda Boża, ona jest czymś, co my musimy, tak? Dogłębnie poznać i zacząć w tym żyć. Ona nas będzie wyswobadzać. Nasze umysły zostaną wyswobodzone. Przestanie, nie damy się ściemniać więcej. Kiedyś byłem w takim jednym kościele trochę, tam był taki uśmiechnięty pastor. Jeden pastor mówi tak: moim marzeniem jest to, żeby was wszystkich pochować. Bo on chciał takie coś, bo on budował taką konstrukcję i on tam wszystkich wychowywał, i on tak chciał ze wszystkimi do końca. I potem tam jak się opuszczało się ten zbór, to się mówiło, że jest się niewiernym i w ogóle, wiecie, to takie różne dziwactwa. Ja się teraz patrzę tak na poradach, to się mówię: Boże, jaka patologia jest w kościele. Panie, zachowaj mnie od tego. Ratuj mnie, Boże. Ja przechodziłem przez różne rzeczy i ze wszystkich wyprowadziła mnie prawda. Rozumiecie? Prawda. Byłem na etapie współpracy z Kościołem katolickim. Byłem na etapie bycia takim typowym protestantem. Przeszedłem przez judaizowanie i wiele innych rzeczy. Ta prawda mnie wyprowadziła z tego wszystkiego. Jestem wolny jak dzik na zakręcie dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, kim jest Jezus, co zrobił dla mnie Jezus, kim jestem w Jezusie, co robi dla mnie Jezus teraz i co ja mogę robić w Nim. Ja to wiem! Mnie nikt nie musi tego tłumaczyć dziś, bo ja zacząłem grzebać, kopać i się dokopałem. Chcę, żebyście zrozumieli, prawdę trzeba zdobyć. Prawda nie polega na tym, że usłyszysz jakieś kazanie, że przeczytasz jakąś jedną książkę. Do prawdy trzeba się dokopać, powiedzieć: Boże, ja życie położę, aby prawdę zdobyć. W każdej dziedzinie moja głowa będzie wyprana prawdą Twoją. Nie zostawię w sobie ani jednego śladu kłamstwa. Ludzie, jeżeli my odstajemy w czymś od Jezusa, to jest to zaburzenie. I nazwijmy to tak. W ogóle wszyscy jesteśmy zaburzeni, tylko w innym stopniu. Przestańmy uważać, że jest inaczej. Nasze duchy są zbawione, ale nasze psychiki, czyli dusze, zaburzone. I nie nazywajmy tego inaczej. Rozumiecie? Ja dalej wychodzę z różnorakich zaburzeń swoich. Rozumiesz? Jestem szczęśliwy z tego powodu. Tylko cię się w ogóle nie szczypia. Taka jest prawda, w porządku, Boże. A, bo we mnie to jest nieprawdziwe. Cześć! Nieprawdziwe rzeczy. Przyjmuję prawdziwe. Bolą one. Tak jak ta ofiarka. Ale to jest dobry ból. To jest dobry ból. To nie trzeba w ogóle, wiecie, bo w naszych charyzmatycznych kręgach to się utarło, że wszelki ból jest zły. No nie każdy ból jest zły. Ja byłem przy porodzie dwojga dzieci, które rodziła Agata, naszych dzieci, tak? I obydwoje tych dzieci się rodziło w bólach. Miednica się rozchodzi, w ogóle dziecko wychodzi, człowieku, rwetes, człowieku, rozumiesz, że to wszystko. Ale co się urodziło? Życie się urodziło, tak? W bólu przyszło. W problemie jakimś przyszło. W ogóle życie nie jest łatwe. Rozumiecie? Życie jest cholernie trudne na tej ziemi. To jest trudne życie w ogóle. To, że ty chodzisz z Bogiem, to nie znaczy, że łatwo jest. No jest trudno. Bo jak powiem więcej, jak chodzisz z Bogiem, to jeszcze trudniej się zrobiło. I teraz co zrobić? Trzeba zbudować fundamenty silne w sobie. Prawda jest jak lotnisko dla Ducha Świętego. Jak lotnisko. Nigdy w moim życiu nie przejawiało się tyle Bożej mocy, co dzisiaj. Nigdy. Ale ja wiem, że to jest prawda. Ja wiem, że to prawda. Ludzie robią różne rzeczy. Przyglądam się, jak podczas uwielbienia ludzie zachowują się w różny sposób. Męczą, chodzą, gdaczą. Słucham, gdaczę. Patrzę, czy w Duchu Świętym. Mówię, jest życie. Nie wiem, gdaczę. Haleluja. Dlaczego? Bo ja znam prawdę. Ja się oswoiłem z życiem. Jest życie.
A czasami ktoś wychodzi i wygłasza pro ciebie prelekcję niesamowitą. Wącham, prawdą wącham. Nie ma życia. Cześć. Nie słucham tego. Nie dotykam się do tego. Jest to poprawne teologicznie. Jest to bardzo prawdziwe teologicznie, tak? A coś tu śmierdzi. Jakieś kłamstwo tam jest. Jakiś kompromis gdzieś pod spodem. Kiedy jesteś w prawdzie, kiedy zbudujesz fundament prawdy, będziesz czuł kłamstwo z daleka. W ogóle będziesz czuł te rzeczy, to ja ci nie powiem jak, ale to będziesz czuł. Będziesz... Powąchasz, będziesz czuł. Rozumiesz? Będziesz widział podwójne dno w różnych rzeczach. A w innych sprawach będziesz czuł się niesamowicie swobodnie. Była taka kobieta w jednym kościele w Stanach, taka zacna dama, bardzo zacna, dawała dużo pieniędzy na kościół, ale ona co jakiś czas chodziła do charyzmatycznego kościół, ona przychodziła do pastorów i pastorze. Ja wszystko rozumiem, jestem bardzo otwarta na wszystko, ja tutaj dużo pieniędzy daję, ale jak ci ludzie padają tutaj się tak śmieją, to ja nie mogę. Oni leżą i się śmieją. Z czego oni się śmieją? Pastor mówi, nie wiem, z czego się śmieją, no leżą i się śmieją. I ona nie mogła tego powiedzieć. Ja w ogóle samotną kobietą była. I miała zwyczaj, że po niedzielnym nabożeństwie ona szła sobie do restauracji, ona siadała sobie, zamawiała sobie jakiś obiad i jadła. A w tym wszystkim jeszcze w ogóle kobieta miała nowotwór. Leczyła się, gdyby się też o nią. I w ogóle to ona opowiada, to jest jej świadectwo. Ona mówi, siedzę sobie, jem. Po wyjściu z tego nabożeństwa właśnie było tam dużo ludzi, którzy się śmiali. Ona wyszła, ona była tym wszystkim jak zwykle lekko zgorszona. Ale że kochała ten kościół, więc tam była, jest sobie ten obiad. I nagle coś jej chodzi w brzuch. I mówi, zaczynam się śmiać. Przykryła buzię. To jest elegancka restauracja. Przykryła buzię. Zaczyna jej coraz bardziej chodzić. Wyjęła telefon komórkowy, podaje, że dzwoni. Spadła pod stół. Leżała pod stołem w tych swoich ładnych, bogatych ubraniach. Śmiała się. Kelner stał na nią. Kicha taka na całą tą restaurację, bo to w ogóle znana osoba była. Słuchajcie. Oni ją stamtąd wyprowadzili, tą kobietę. Poruta w ogóle pierwszej linii. No nie? Śmiała się w taksówce. Pojechała do domu. Śmiała się. Przez cały czas nie mogła dojść do siebie. Ta zacna pani po 60. Rozumiecie? I ona potem składała świadectwo w tym kościele i mówi, poszłam, miałam za kilka dni rutynowe badania, zniknął jej guz. Rozumiecie? Chcę, żebyście zrozumieli, że prawda, ona jest zupełnie inna niż to, co w tym świecie nam proponuje się jako prawdę. To jest zupełnie, to jest prawda nieba, bo to ja mam, jest prawda nieba, są prawdy nieba. I kiedy my będziemy zgłębiać te pięć elementów, o których Wam powiedziałem, to te prawdy nieba staną się częścią nas. One się stały częścią mnie. One się stały częścią mnie po prostu. Ich nie można często usankcjonować, wytłumaczyć. One po prostu niosą za sobą potężny, jakiś wielki potencjał. Zachęcam Was do tego. Chrystus jest rzeczywistością. Badanie Chrystusa doprowadza do tego, że prawda w nas się sankcjonuje. Prawda! Chrystus zawsze miał rację. Chrystus nigdy się nie mylił. Chrystus zawsze postępował prawidłowo. Rozumiecie? Chrystus zawsze był prawdziwy. Zobaczcie, on się w ogóle... Tu jest napisane, że mówił Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. No na litość posłał. To byli ludzie, którzy uwierzyli w Niego. A on mówi do nich tak, jeżeli wytrwacie w słowie moim, tak? Prawdziwie, w ogóle mówi do nich trudne rzeczy. Oni są zaraz wkurzeni na tego, przecież wiecie, jaki tam jest zaraz dym. Mówi, poznacie prawdę. Poznacie prawdę, czyli co on im zaproponował? Tak naprawdę on im zaproponował głęboką relację ze sobą. Głęboką relację ze sobą poznać. Żeby te rzeczy rozpoznać, musicie mieć głęboką relację z Bogiem. Tak. Ale nie na zasadach, które często dziś do dzisiaj były uznawane przez Was za prawidłowe. Ja musiałem podważyć to. Ja musiałem podważyć przychodzenie do Boga w określony sposób. Ja miałem pewien styl, pewną metodę. Uparłem się na takie rzeczy albo na takie rzeczy. Pozwól, aby rozważanie życia Jezusa zdominowało Cię.
Jeżeli czegoś nie będziesz rozumiał, przychodź do Boga i powiedz: Panie, nie rozumiem Twoich zachowań. To mi się nie zgadza. Bóg kocha takie rzeczy. Boże, powiedz mi, dlaczego tak robiłeś, chodząc po ziemi? Czemu miałeś takie zdanie? Czemu do tych mówiłeś to, a do tamtych to innego? Przecież wiecie, że Jezus to przeczył sam sobie. Może przeczył sam sobie, człowiek. No przeczył, bo w jednych miejscu mówił to do ludzi, a w innych mówił coś innego do ludzi. To był szok. Ja nie rozumiem tego. Mówię: Boże, dlaczego tu mówiłeś to, a tu mówiłeś tamto? Wiecie, teolodzy to wszystko ci wyrównają. Ach, teolodzy są mistrzami. Ale ja mówię: ja, Boże, ja nie wiem, czy oni mają rację. Ja wiem jedno. Ty mówiłeś tu tak, a tu tak. A czemu tak, Boże? I to się okazuje, tak? Że on dokładnie wiedział do kogo co mówił, że dla jednych to było odpowiednie, dla innych coś innego było odpowiednie. Rozumiem? W ogóle prawda. Badajcie mnie tylko. Twoje życie zostanie zmienione. I wiesz co rób. Cokolwiek już sobie umocujesz, stosuj się do tego. Proszę, stosuj się do tego. Stosuj się. Znajdź sobie też ludzi, którzy będą tak mieli jak ty. Jednego, dwóch, trzech. Tak jak ty, żeby mieli. Żebyś wiedział, że to są twoi przyjaciele w prawdzie. Ja mam cię przyjaciół w prawdzie. Ja mam przyjaciół w prawdzie. Zobaczcie, jesteśmy zagadą. Robimy to, co robimy. Okazało się, że któregoś dnia z jednej federacji w Polsce, najprężniej się rozwijającej zresztą, to ludzie skontaktowali się z nami i zaproponowali, żebyśmy byli w Radzie tej Federacji. Jesteśmy dzisiaj w Radzie tej Federacji. Jesteśmy, ja pytałem, mówię: przyjaciele, na pewno mamy być tutaj? No bo my jesteśmy, jak jesteśmy, no. Tak, my chcemy, żebyście byli. Oni zobaczyli, czy ludzie w nas prawdę. Rozumiecie? Bezkompromisowość. To jest bardzo trudne. Wiesz, jak się trudno, że jest człowiekiem, który funkcjonuje w prawdzie? Cholernie trudno się żyje. Nam jest trudno. Może nie. Zrozumcie. Bo prawda jest. Jest prawda. Wiecie, jak jest w domu prawda, co to jest? Że jest dwoje małżonków i oni nie będą chodzić na kompromisy. Ty w ogóle... To jest szok. Ale ta prawda, ona przynosi sukcesy krok po kroku naszemu małżeństwu, naszemu życiu. Rozumiecie? Z tej prawdy wyrasta miłość. Ta miłość jest dla nas do wzięcia. My umiemy wziąć tą miłość. To nie jest coś enigmatycznego. Tam jest poświęcenie, tam jest wejrzenie prorocze, tam jest manifestacja darów duchowych. Wszystko naprawdę. Proszę was, zacznijcie te rzeczy badać. Wiecie, ja rzucam taką zajawkę, bo to, co ja mówię, to nawet nie jest nauczanie żadne. To jest pewne poselstwo, które ja rzucam. Tutaj, kiedy wejdziecie na kościółmocy.pl, przejdziecie do działu media i przejdziecie sobie wtedy do serii nauczań, są zgrupowane serie nauczeń. Mam do was wielką prośbę. Bo to, co ja mówię tutaj, jest poszerzone w bardzo precyzyjnych nauczaniach. Najpierw podstawy nauki chrześcijańskiej, następnie fundamenty wiary, następnie bardzo silny cykl z łaski przez wiarę, uczący, w jaki sposób realnie funkcjonować w chrześcijaństwie. Potem list do Rzymian, potem szkoła wiary i Tymoteusz, nauczanie duchowego wzrostu. W takiej kolejności, w jakiej to jest i w taki sposób, jeżeli krok po kroku będziecie wdrażać te rzeczy do swojego życia, gwarantuję wam sukces. Nie możesz nie mieć sukcesu. To w ogóle jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żebyś nie miał sukcesu, jak zaczniesz stosować te rzeczy. My na przykładzie Kościoła w Warszawie widzimy, że ludzie mają sukces. Krok po kroku. Ci tylko nie mają sukcesu, którzy nie chcą stosować tych rzeczy. Rozumiecie? Widzimy niesamowite sukcesy u ludzi. Jeden z moich najbliższych przyjaciół jest człowiek, który ma skończone dwie klasy szkoły specjalnej, ma 15 lat więzienia za sobą. I kiedy przyszedł, zjawił się w moim życiu, to był po prostu, to była ruina. To była ruina. Ja wtedy założyłem kościół w więzieniu.
jak na Białej siedziałem, założyłem kościół i tam przychodzili ludzie do tego kościoła, między innymi on, i on oddał potem życie Jezusowi. Dzisiaj ten chłopak, tak, który żył tak, który w ogóle w wieku 5 lat był zgwałcony przez pedofila, konkubent jego matki, tak, który żył z nim pod jednym dachem, gwałcił go jako dziecko. Ten chłopak miał w sobie tyle nienawiści, że chciał swoją matkę zabić za to, że ona nie reagowała. Jako w ogóle, i teraz posłuchaj, dzisiaj ten człowiek, tak, jest nie tylko moim przyjacielem. Idziemy razem przez życie, szerząc królestwo. Jest jak duchowy awatar w ogóle. Prowadzi biznes, zatrudnia ludzi, szok. Odnalazł pedofila, który go zgwałcił. Pojechał do niego do domu. Powiedział, zadzwonił do niego, ten człowiek otworzył drzwi, mówi: słucham. A on mówi: znasz mnie? Pamiętasz mnie? On mówi: nie, nie wiem, kim pan jest. On mówi: ja jestem ten i ten człowiek. Mówi: pamiętasz, jak mnie gwałciłeś? Pedofil myślał, że ten przyjechał go zabić. Uciekł. Schował się w ostatnim pokoju, usiadł na łóżku i czekał na to, że ten go przyjdzie i go zabije. On przez całe jego mieszkanie, podszedł do niego, położył na niego rękę i przyjechałem się wybaczyć. Tak jak Jezus wybaczył mi, wybaczać, że mnie zwrócił. Nazywa się Norbert Marczyński. Możecie do niego zadzwonić. Ludzie odnoszą sukcesy różnego rzędu. Wchodzą w miejsce prawdy i prawda ich wyspowadza. Małżeństwa, które miały szansę na powodzenie, są łączone. Inne, które na siłę religijnie się łączyły, są rozcięte. Ludzie idą do służby. Szerzą królestwo w mocy. Rozumiecie? Oglądamy takie rzeczy, jakie na YouTubie się ogląda. My już takie rzeczy, jak sypanie pyłu złotego, czy olej z rąk, czy coś innego, tego niech to nas w ogóle, bo to jest normalna sprawa. To jest normalne. Siedzą ludzie, im się olej leje z rąk, leje się tam, nie tam, troszkę oleju. Leje się, rozumiecie, co się dzieje z ludźmi? Takie rzeczy się dzieją. Jedna kobieta z naszego zespołu, która razem z mężem prowadzi kościół, modliła się o ogień Boży, tak? I osoba, którą się modliła, została poparzona fizycznie. Stąpił na nią ogień Boży. Została fizycznie poparzona. 3 dni. Była w poparzeniu. Potem to zeszło. Ale demoniczne siły, które atakowały jej, jeszcze cofnęły się. Wiecie, chcę, żebyście zrozumieli. Prawda, ona wyswobadza na stałe. Na stałe. Rozumiecie, jaka to jest różnica między tym, co mówię, a całym systemem religii? Ogromna różnica. Kiedy będziecie studiować cały cykl z łaski przez wiarę, tam jest 20 parę godzin, no może 15 godzin nauczeń. Zastosujcie to, zobaczcie, co to jest, jak ta łaska z tego wychodzi, jak z tego, jak tym się żyje. Jak to lekko, jak to łatwo, kurczę. Jakie to wszystko jest proste. Utrudniła nam religia wszystko. Rozumiecie? Diabeł nas wszystkich zwiódł. Prowadził nas w różne głupoty. Mnie też. Dziękuję Bogu, że dzisiaj jestem o wiele mniej zaburzony niż 10 lat temu. Naprawdę. Bardzo się cieszę z tego powodu. Prawda mnie wyswobodziła. Badajcie te rzeczy. Zróbmy sobie.